Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Resident Evil Revelations 2. Tym razem mam nadzieję, że będzie nam już szło, bo ja wiem, dynamiczniej, szybciej. Zbliża się, jakby nie patrzeć, koniec gry wielkimi krokami. I ścigamy uroczą Alex. Ojej. Drabinka, której jakoś nie mogłam poużyć. A może tylko mi się wydawało, że nie mogłam jej użyć? Może, nie wiem. Tak trochę kiepsko z moją orientacją w terenie, tak na świeżo po włączeniu gry. Też nigdy nie mogę ogarnąć, skąd ja w zasadzie idę. No zaraz. Wykorzystamy umiejętności chyba Natalii. Zaraz. Nie wydaje mi się, bym miała znowu gdzieś tędy biec. Nie, zdecydowanie powinnam była pójść na tamtą drabinkę i tyle. Jezu, jaki wstyd, że znowu tak się głupio mi tu wszystko miesza. Zaraz, że tutaj. Nie no, ja tu już byłam, wydaje się, 100 tysięcy razy. Aha, czyli po prostu zaczynamy kolejny odcinek od jeszcze większej dawki gubienia się. Nie wiem. Na to chyba wygląda. No tak, tu byłam. A czemu na mapie żaden znacznik mi się w ogóle nie wyświetla? Przydałby się jakiś. Ja kręcę się w kółko, moi drodzy. Dlaczego ja kręcę się w kółko? Ja nie chcę kręcić się w kółko. Dobra, to znowu obrałam chyba dokładnie tę samą drogę, która właściwa nie była. No też podążać za Alexa, ale dali nam cel. O cholera. Nie, padnę tu zaraz. Może to nawet lepiej byłoby dla gry, bo bym po prostu... Bym po prostu stąd się wydostała w jakimś może miejscu, które byłoby bardziej przejrzyste w kwestii, co mam zrobić. A ja mam taki problem, że jak widzę gdzieś... No, jakiś... jakiś gaz trujący czy coś, to od razu mi się myślenie w dodatku wyłącza. No właśnie, a to przecież podniosłam ostatnio ten klucz, no tylko po to, żeby windę uruchomić. O rany. W zasadzie 4 minuty zmarnowane dla czegoś, co było pod nosem. Then I guess the answers will have to come from her. Nie brzmi to dobrze, ale nie wygląda też dobrze wstążka, która jej się na moment spakowała. I nie wygląda dobrze to pomieszczenie, jak arena do walki z bossem. No nic. Uuu, jakaś zielenina nam popływa. That's one nasty bowl of soup. Tylko nie nazwałabym tego zupą. W ogóle zauważyłam, że oni mają, czy to w grach, czy nie tylko, w jakichś takich tworach,
do nazywania zupą różnych obleśnych rzeczy. Na przykład, nie wiem, czy słyszeliście o wyrażeniu kosmiczna zupa, czy coś takiego. No record located. Aha. It needs authentication. Guess we're out of luck. To więc też to jest dziwne. Dobra, teraz zajmijmy się już może tym, co trzeba zrobić. Widzicie? Ślady nas tu prowadzą. To by się spodziewał, co? Natalia, how did you... I don't know. Nie ukrywam, że to dość upiorne z takiego punktu widzenia, no chyba Barego właśnie, no bo zobaczcie, kroczy za nim dzieciak, który jest taki trochę bardzo tajemniczy. No, komu czas? Temu czas, Alex. O rany. You've talked enough, old woman. To jest. Dobra, cały czas ona biedna to słyszy. Ale Alex sobie może ględzić. Skoro ja tu jestem, mały nic nie grozi. Ewentualnie mi może coś grozić, ale to tam. My sobie z tym wszystkim poradzimy. I taki jest główny plan. A jak on tam wyjdzie, to... Wow. No i zobaczcie, skąd w jakichś takich bunkrach, nie wiadomo czym nagle, miejsce przypominające wręcz jakąś świątynię, prawda? Cały Resident Evil. O, tak. Nice place to set up house. Owszem. It's like a movie. I wish I could live here. Speak for yourself. I've had my fill of mansions. Mi się podoba, ale też w sumie mieszkać w czymś takim bym nie chciała. I to no właśnie. Taki klimat typowo Resident Evilowy, że tak powiem. I po prostu czuję się jak przed laty. Co naprawdę twórcom się udało i bardzo się z tego cieszę. Bo często się mówi, że gry w dzisiejszych czasach to już nie to samo co kiedyś. No, jak widać jednak można. Tak patrzę, czy tam coś jest. Ona coś tam dostrzegła za ścianą. Więc myślę, że lepiej będzie się trochę... O, skradać! A nie, 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 nie. Jak on mógł mnie złapać? Tu, makuza, kuza na nocy do rozstrzelenia, no. Tak. I wiedziałam, że tu jest potwór i dużo mi to dało, naprawdę. Tak, wiem, ja też nic nie widzę w tym momencie. I co to jest? Kolejny klucz z emblematem. Albo ten sam, tylko po prostu wciąż nieposiadany jest potrzebny. Dobra, tutaj... Komórka pod schodami, normalnie jak w Harrym Potterze. Wonny środek chemiczny. Ojej, zapis. Słyszycie ten szelest? To woda. Zaraz, czy ja mogę... No, ona może przekazać... Nie może przekazać. Nic niczym połączyć nie mogę, nawet użyj przekaż. Ale po co mam przekazać? No jakoś to wszystko jest bez sensu. Czy tu była? Nie. Jakieś kartony, a myślałam, że roślinka. Ja byłam pewna, że tam jest roślinka, no ale pewnej to sobie mogę być. Widzicie? Alex created them. All of them. Straszne. Dobra, tu mamy drzwi.
prowadzące. Nie wiadomo gdzie. Do kolejnych potworów. Wow. No i zaatakował mnie akurat, gdy używałam roślinkę, naprawdę. No dobra, myślałam, że jak rozwalę słój i go tak od razu zabiję, to że po prostu będzie łatwiej, bo na przykład on się nie ruszy, tak wiecie, nie zaatakuje mnie. Że okaże się, że jest w jakiś tam sposób uśpiony. A tu jednak nie. Oj, tu mamy jeszcze jakieś kolejne dzienniki. Oj, nie ten przycisk. A tutaj? No, serio? To nam się przyda, to jest pewne. Tylko czy to na tym... Nie, bo tutaj nawet drzwi nie ma. Poziom pierwszy jest... O! Utylizacja osobników, dobra. Warto przeczytać i... klucza dalej nie mamy tego z emblematem. No nie... ja chcę pociski do Magnum. No właśnie, musimy gdzieś w tym wszystkim znaleźć klucz. A to dobrze wiedzieć, że on musi gdzieś tu być, tak? To znaczy, już kwestia tylko znalezienia. O. Aha, poziom 2. No to świetnie. Mnóstwo różnych przepustek, nie wiadomo czego. A tam, co tam, to nie wejdę. Mhm, świetnie. Czyli musimy chyba minąć te wszystkie słoje, które co, powoli się rozwalają? No to by wyglądało, zobaczcie, mamy też niebieską kropę zaznaczoną gdzieś tam na mapie. Dobra. To jest tak jak w sztukach teatralnych, gdzie, w których gdzieś tam z tyłu wisi sobie... jakaś spluwa czy coś, to wiadomo, że zawsze wystrzeli. No to tak z tymi słojami, nie? Wiadomo, że się otworzą. Dobra, czy mogę tu wejść? Mogę. Świetnie. Tu prowadzą ślady krwi, czyli to jest właściwa droga. Co, Baren, naprawdę nie chcesz więcej alkoholu? No nie gadaj. Tatki. W dziwnych miejscach je zostawiają bałaganiarze jedni. Dobra, idziemy za śladami krwi. Krok czarny, cegiełka. Jezu. Ty wstaniesz pewnie, co? No serio, w taki sposób? Na stole nie ma nic. Chyba, że ona coś dostrzeże. Wow. No, tu potworka nie ma. Tutaj jest. O. I co to? Co? O to. No dobra, mała. Weź zerknij, w których tu... Aha, te szafki są, że tak powiem, w miarę bezpieczne, więc... No, serio. Dobra. Mamy klucz, możemy szaleć. I na pewno nie mam zamiaru otwierać tamtej szafki, w której ona chyba widziała jakąś potworzastą mgiełkę. Dobra, Jezu, nie, Bary, uciekaj.
mamy Magnuma i całkiem sporo tam amunicji do tego było, więc... Więc strzelam sobie z pistoletu, tak. Ja i moja logika. Ej! Uciekaj nogo, wstrętna. Tak, uciekaj nogo. Tekst na miarę nie wiem czego. Fuu, jakieś obrzydlistwo. Barry, nie chcesz sobie tu pogrzebać? O, ta wzięła cegłę za to. Tu coś jest. O. Weźmiesz? O, świetnie. W skrzynce też można chyba pogrzebać. Dobra, niby to i tak pewnie coś poza naszym zasięgiem, biorąc pod uwagę, jak wypchany bezsensownie mam ekwipunek, ale sobie zobaczymy. Może akurat, aha, się zdziwią. No, się nie zdziwiłam, ale... Tego w ogóle mamy o wiele za dużo, to jest niepotrzebne. To mogę... Prok strzelniczy. Zaraz, to może niech ona weźmie. Tak. Zrobimy tak. Połącz z tym. Świetnie. No to z tym kluczem, tak jak mówiłam, możemy już szaleć. Całe szczęście znaczek pokazuje, gdzie iść, bo... Tak, tak, to tylko orientacyjne, ale lepsze to niż nic. Gdzie? Gdzie, dziewczynko? Tam. Dobra. Wow, nie chciałam z tej broni akurat strzelić, no ale dobra. Mówi się trudno. Tędy? Jakoś nie bardzo. Znaczy, tam pewnie też coś jest, ale... Jej, zaraz ten jeden mutant się wymutuje i nas zaatakuje. Jej, gadam rymem. Nie wiem, czy to jest bardzo na miejscu. Zaraz. Czy to tutaj trzeba było użyć tego klucza właśnie? Nie no. Może tu? Za tym? Nie wiem, jakaś klatka schodowa do jakichś drzwi z takim... No właśnie, prowadziła. I mam nadzieję, że to jest wielorazowy klucz. Jesteśmy w tych pomieszczeniach mrocznych. Czy ja to czytałam? A, to paska uciskowa. W złym kierunku idę, znaczy chciałam iść. Nie podano do stołu, no proszę. Wredne. Mogli chociaż roślinki poukładać. What was she trying to accomplish? Co to? A nic interesującego w ogóle. Nie wydaje mi się, by tu coś było. Oprócz kolejnych drzwi. A co za nimi? Piękny zegar. Tak jakby z kukułką, ale bez kukułki. Jakieś notatki. Zaraz napuścimy Natalię na skrzynię. Nie tu. Gdzieś tu. Świetnie. I jeszcze... Tu? Wow. Jej, ulepszenie broni. Której to nawet nie wezmę. Dziadostwo. Dobra. Wywalmy coś, co się mi kompletnie nie przydaje. Czy mogę na przykład to przekazać? Mogę i jest miejsce.
to też nie będą tej skrzyni, co prawda szukać, no ja nie wierzę. To... chciałam broń przeładować, jak tylko się da. Czy mogę? Nie mogę. Czy to mogę jakoś... Patrzę, co by tu wywalić, co jest bezsensowne. Butelka z zasłoną dymną, to nie wiem, czasami. Materiał do środka dezynfekującego, ale to... Tych szmatek nawet nie mam, to w sumie bez sensu podnosić. Dobra, nie wiem, jak bardzo racjonalne bądź nie są moje decyzje, no ale... Dobra, skoro mamy tą przepustkę, to przynajmniej wiemy chyba w miarę gdzie iść. Znaczy, ja nie wiem, ale... Wow! Ale na szczęście Kraf wie. On ma piłę zamiast ręki. Już nie. Znaczy, ma piłę zamiast ręki, ale już nie żyje, więc spoko, spoko. Idziemy dokąd? Tu gdzieś. Tutaj. Ach, te rezydentowe błądzenie. Tak, stare, dobre czasy. Nie wiem, czy takie dobre, ale stare. A, sentymentalnie. Tu. Sentymentalnie to ja bym zapis chciała. Ale no właśnie. Resident Evil, to ja sobie mogę chcieć wiele rzeczy. Tutaj, tak? Prędzej czy później dotrzemy na jakieś miejsce. Ciekawe, co wisi w tym worku. Na pewno nie jakiś pieprz. Może mutant? Albo niegrzeczny pracownik, który zostawiał wszędzie swoje... Twoje notatki. Dobra, spokojnie. Reszta niech się nie rusza. Tak, proszę o spokój. Proszę, wszyscy niech zostaną na miejscu. Ej, idę nie w tym kierunku. Tam gdzieś mam iść. Tutaj jakoś? Nie no, ja już nie kojarzę, gdzie to się przechodziło. Nie no, tu nie ma żadnych schodów, chyba że gdzieś... Tutaj? Ojej, niby widzę, gdzie jest ta kropka, ale jak do niej dotrzeć? Tutaj może? Nie wiem, tu? Kropko, ty nie wódź mnie tak nie wiadomo gdzie i po co. Tutaj idę, przecież idę. A, no dobra, wszystko jasne, tylko że w międzyczasie, a no właśnie, mamy lepsiejszą broń, że tak powiem, znaczy ulepszenie. Teraz tak, obrażenia, pojemność, nie no, tego nie chcę ruszyć. Seriami tym? To w sumie może się przydać, jak trzeba będzie walczyć z daleka z kimś takim szybszym, mocniejszym, to każdy strzał... Będzie na pakę złota. I'm okay, Barry. Thanks anyway. Co to? Dobra, i dalej nigdzie nie ma zapisu. Może teraz włączy się jakiś filmik i zapis. Patrzcie, tam coś jest. I to takiego chyba istotnego dla fabuły. Jest zapis. O, to jeszcze istotniejsze. Dobra, w takim razie na razie to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.